wszystkim, jestem Lila i witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu zrobimy sobie open box pudełeczka Big Lossy, ponieważ kilka dni temu właśnie do mnie przyszło. Postanowiłam tak spontanicznie nagrać ten filmik, bo ostatni bardzo Wam się spodobał i chcieliście tego typu filmiki, więc myślę, że co miesiąc za każdym pudełeczkiem Big Lossy coś takiego tutaj zrobię. No i nie przedłużając, przejdźmy już do filmu. Otwieram pudełeczko Big Lossy, jeszcze do niego nie zajrzałam i jestem bardzo podekscytowana i ciekawa, co w nim się znajduje. Pierwsze, co widzimy, to oczywiście ulotka i te wszystkie papierki, inne ulotki, bony rabatowe, więc to wyrzucam. I pierwsze mamy właśnie tę ulotkę i tutaj w środku jest napisane wszystko, co, jak, do czego, za ile. Więc tego chyba na razie nie będę otwierała, zobaczymy zaraz po kolei, jak będę wyciągała każdą rzecz. No i oczywiście wszystko przepięknie zapakowane. Rozwiązuję wstążeczkę, odklejam i przechodzimy już do pudełeczka. Pierwsze, co było na wierzchu i rzuciło mi się w oczy, to jest nawilżająca maska na dłonie, płatki owsiane. Jest to coś takiego i tutaj jest pokazane, że są to takie rękawiczki. Myślę, że nie będę teraz tego otwierała, ponieważ skoro już dostałam, to chcę tego użyć, a to jest pewnie jednorazowe. Zaraz przeczytam coś więcej w naszym spisie. Kosztuje to 15 zł. Jest to jedna para, tak jak powiedziałam. Maseczka wzbogacona w ekstrakt z masła shea. Oczywiście jak zawsze nie wiem, jak to się wymawia, więc poprawcie mnie w razie czego. Miód oraz naturalne składniki zmiękczające. Dogłębnie nawilża i odżywia skórę dłoni. I tutaj jest jeszcze napisane, że po umyciu rąk trzeba pozostawić coś takiego na 20-30 minut na dłoniach. I nasze dłonie będą świetne i pięknie nawilżone. Bardzo jestem ciekawa tego. Chociaż mimo wszystko ja nigdy nie używam praktycznie kremów do rąk. To znaczy mam jakieś w torebce, ale nigdy ich nie używam, zawsze zapominam. Ale mimo wszystko wszyscy zawsze się dziwią, dlaczego mam takie delikatne dłonie, jak dosłownie jak małe dziecko. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale mimo wszystko cieszę się, że coś takiego tutaj znalazłam, bo pewnie oddam to komuś, może mojej mamie na przykład. Zobaczymy. Następna rzecz, jaką tutaj widzę, jest to coś takiego i jest to sól do kąpieli stóp. Super, bo moje stopy już nie są takie, jak powiedziałam wcześniej o rękach. To zdecydowanie mi się przyda. Ale właśnie zauważyłam, że tutaj tak jakby tytuł tego pudełeczka to na szpilkach, więc pewnie znajdziemy tutaj jeszcze jakieś produkty do stóp właśnie. I tutaj widzę jeszcze jeden produkt chyba, o ile się nie mylę. No i dobrze, mamy tutaj napisane, że kosztuje to 5 zł niecałe. Zmniejszy na skórę już po kilku minutach, kąpiel stóp z dodatkiem soli odpręża i przywraca skórze równowagę. Ten produkt stosowany regularnie pomaga utrzymać skórę stóp w dobrej kondycji. I tutaj jest także napisane, jak tego używać, więc zdecydowanie tego produktu użyję, może nawet jeszcze dzisiaj, nie mógł się doczekać, bo moim stopom przyda się coś takiego. Następnie, co tutaj mamy, to plastry na pęcherze napiętym. Natychmiast uśmierzają ból. I jest to coś takiego, zaraz to otworzę, bo mamy tutaj takie bardzo fajne pudełeczko, które na pewno wrzucę do torebki. O, tak jak powiedziałam, coś takiego i w środku są właśnie plasterki. Zdecydowanie produkt tego typu mi się przyda, ponieważ mam bardzo wielkie problemy z właśnie pęcherzami na stopach. Kiedy tylko ubiorę jakieś nowe buty, od razu strasznie bolą i nie mogę praktycznie chodzić. Pamiętam, jak w Londynie coś takiego zrobiło mi się na wewnętrznej stronie stopy i dosłownie nie mogą chodzić, dlatego cieszę się, że od teraz coś takiego będę miała teraz w torebce. I takie całe opakowanie kosztuje 20 zł, jest tutaj 5 sztuk. Plastry przynoszą natychmiastową ulgę w bólu i chronią przed otarciami. Uformowane zostały tak, aby dobrze przylegały do skóry, poniżej ścięgna Achillesa i utrzymywały się na miejscu przez cały dzień. Także wielki plus za to, bo to od razu ląduje w mojej torebce. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała tego użyć, ale w razie czego przyda się. Kolejny produkt, jaki tutaj widzimy, jest to szampon. Jest to szampon z firmy Schwarzkopf. Szamponów nigdy za wiele, bo oczywiście to się zużywa cały czas. I co tutaj jest o nim napisane? Jest to nowość na rynku. Kosztuje 23 zł bez jednego grosza.
szampon z bogatym olejkiem omega i esencją perły regeneruje zniszczone włosy na poziomie komórkowym i zapobiega ich rozdwajaniu. Jeśli chodzi o szampony, to zawsze producenci obiecują nie wiadomo co, ogólnie okazuje się, że jest to zwyczajny szampon, ale mimo wszystko cieszę się, że coś takiego się znalazło, bo tak jak powiedziałam wcześniej, szamponów nigdy za wiele, bo to się po prostu zużywa cały czas. Ostatni już produkt, jaki mamy w tym pudełku, w tym miesiącu było raz, dwa, trzy, cztery, pięć produktów, ale pełnowymiarowych, nie ma tutaj żadnych próbek. I ostatni wygląda tak, jest to coś marki Evre, czyli myślę, że pewnie wszystkim znanej marki. Jest to, uwaga, olejek do ciała nawilżający, intensywnie nawilża, rewitalizuje i odżywia, odpręża i łagodzi skórę, nadaje sprężystość i gładkość, czyli po prostu zwykły olejek. Już go tutaj otworzę, zobaczę jak to wygląda i jak pachnie. Jest to coś takiego, już zobaczę czy ma jakiś zapach. Chyba nie. Nie pachnie, ale może to i dobrze. I co tutaj mamy napisane? Jest to pełen produkt. Oczywiście kosztuje 30 zł. Specjalistyczna kuracja odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry. Zmieni rutynową pielęgnację ciała na dwufasową pielęgnację specjalistyczną. I zobacz, jak głęboko nawilżone i odprężone będzie twoje ciało. I tutaj mamy coś jeszcze napisane o owocowej mocy olejków i tak dalej, i tak dalej. Ale sam produkt wygląda tak, jest to pewnie najzwyczajniejszy olejek. To jest innowacyjna formuła dwufazowa. Przedłużyć ją wstrząśnij, aby uzyskać jednolitą konsystencję. I tutaj jak tak patrzę, to naprawdę odznaczają się takie dwa kolory. Dwa... No wiecie, po prostu jest to przejście pomiędzy jednym tak jakby produktem, a drugim. Na pewno wiecie, jak wyglądają produkty dwufazowe. Ten produkt także na wielki plus. Jeśli chodzi o wszystkie produkty, jakie tutaj się znalazły, ze wszystkiego jestem bardzo zadowolona. Najbardziej cieszę się chyba właśnie z tych plastrów na odciski i z tej soli do kąpieli dla stóp, bo tego na pewno użyję, ale właściwie wszystko jest w tym miesiącu super. I zauważyłam, że Big Glossy także wprowadziło tutaj jedną małą zmianę, ponieważ ostatnio nie wiem dlaczego zrezygnowali z podawania cen. Znowu to powróciło i jest także opisane wszystko, jak stosować. Tak wygląda cała kartka. Szczególnie ten odnośnik, jak stosować, jest zdecydowanie na plus, bo niektóre produkty właściwie aż do dzisiaj są dla mnie wielką zagadką. Niektóre, które były w poprzednich edycjach, także teraz tego już problemu nie będzie. No i co, to było wszystko, co miałam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że pudełko Wam się spodobało. Piszcie mi na dole, która rzecz Waszym zdaniem będzie najlepsza, najbardziej Wam się spodobała i której najchętniej byście używały. Ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!